I teraz pora sprawdzić, czy to w ogóle działa. Co myślisz, Filip? Wiesz co, myślę, że będę się trzymać. Nie, a będzie... mi się wydaje, że pierdzielnie. Dobra. Cześć moi drodzy, ja jestem Blow i dzisiejszy odcinek będzie nieco smutniejszy. Nie taki radosny, pozytywny, ponieważ jak widzicie, siedzę na kiblu! Jak widzicie, ten kibel jest rozwalony przez Narinę. Cześć, jestem Narina Mirian. Dzięki Narina. A ja, jak widzicie, tutaj się cały czas buduję i chciałem użyć ten kibelek. Także ten kibel będziemy naprawiać. Jeżeli widzieliście lub nie, ostatnio internet podbił filmik, w którym gościu naprawia umywalkę po prostu makaronem nudlowym, takim jak... Tutaj mamy. Jest dobry. Także sprawdzimy, czy to rzeczywiście działa. Mamy kibelek, który jest uszkodzony. No i będę go naprawiał. Także jeżeli taki odcinek ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę. Może 10 tysięcy łapek w górę. Ludzie będą mieli mindfucka. Czemu chłop, który naprawia kibel makaronem, ma 10 tysięcy łapek w górę? Także klikajcie i też zapraszam do subskrybowania kanału. 10 milionów. Lecimy. A teraz postaramy się naprawić to uszkodzenie. Myślisz, że nam się uda tak idealnie? Ja szczerze wątpię, żeby to się udało. To nie ma szans, żeby... Nie wiem, że mu to tak idealnie wyszło. No zobaczymy. Mamy makaron, mamy klej, jaki tutaj powinniśmy mieć. Działajmy. Dobra, moi drodzy, stwierdziłem, że nie będę wam pokazywał procesu. Już zrobiłem. Dobra, oczywiście żartuję. Dobra, etap pierwszy polegający na tym, że musimy tutaj przytwierdzić to do naszego kibelka, żeby tutaj włożyć ten makaron. No co ja robię ze swoim życiem? Boże, mogłem robić coś poważnego w życiu, a naprawiam kibel. Jeszcze tutaj z dołu. Dobra. Dobra, teraz najgłupsza część, czyli kruszymy ten makaron i wpierdzielamy tutaj w te pozostałości. Nie wiem, dla mnie to jest... Pierdzielę, co z tego wyjdzie? Kocham, kocham YouTube'a, że mogę robić takie głupie rzeczy i sprawdzać, weryfikować, czy to działa, czy nie. Oglądałem wiele też YouTuberów, którzy to robili i wielu z nich to nie wyszło. Osoba, która mi pomagała to organizować wszystko, powiedziała, że to jest kwestia kleju, że on znalazł taki klej, że to na pewno zadziała, więc tym bardziej zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Nie, no super, jeszcze gorącą wodą zalej, weźmy sobie łyżkę i zjedzmy. Dobry pomysł. Dobra, ogólnie tak to wygląda, ale nie jest to zadowalający efekt, ponieważ jeszcze tutaj troszeczkę podkleimy, ponieważ tych nudli musi być więcej. No i później jest ciekawy etap, ponieważ mamy ten klej i zalewamy to tym klejem, to jest klej cyjanowo-akrylowy, niska lepkość. No, także zalewamy to tym klejem i podobnie, że ma w ogóle coś zacząć syczeć z tego. Więc już bym to polał, ale poczekamy, dokleimy tutaj i jazda. Mam nadzieję, że w ogóle to szybko wyschnie. Błyskawiczne utwardzenie. Dobra. Powinno być okej. Okay. Ale już tak legitnie wygląda. Serio, jakby już można było ten. To wygląda, jakby miało się udać. Dobrze, moment, na który oczekiwałem. Uwaga, uwaga. Teraz ma zacząć to syczeć. Trochę w to wątpię, ale najważniejsze, żeby się to wszystko utwardziło i żeby mój kibel został naprawiony. Okej. Okay. To co, Filip, jazda? Jazda. Oczywiście. Jak to się robi? Uwaga, uwaga. Dobra, leci klej. Kurde, tylko najgorsze boję się, bo co będzie tam na dole, bo tutaj niby się zaklei ta góra, spoko, ale co tam z dolnymi częściami tego będzie? No nic, mam nadzieję, że martwię się na zapas. Nie syczy, jestem zawiedziony. Ty, no wygląda ślicznie. Teraz jeszcze to przypiłować i jazda. Tak mnie łapa boli. Dobra, powiem wam, że to już twardnieje powolutku, więc... Wow, to myślę, że to może naprawdę się udać, także dobra. Teraz to odstawiamy na chwilkę, niech to troszeczkę sobie tutaj odetchnie i zobaczymy, najwyżej tam z dołu się jakoś to podklei, bo boję się o ten dół. Tutaj na pewno będzie zajebiście, ale jak tutaj będzie... Zobaczmy, mam nadzieję, że to spłynęło, także teraz czekamy i zobaczymy, jak naprawię mój kibelek. Narina, dzięki, że mi go zniszczyłaś. Okej, moi drodzy, minęła chwileczka, dolaliśmy jeszcze troszeczkę kleju i teraz pora sprawdzić, czy to w ogóle działa. Co myślisz, Filip? Wiesz co, myślę, że będę się trzymać. Nie, a będzie... mi się wydaje, że pierdzielnie. Dobra, tutaj oczywiście może trochę polecieć, bo i tak górę będzie musieli zetrzeć. Uwaga, ty! Jest źle? No jest. Ja tylko słyszę. Czy dobra, na pewno jest troszkę przyklejone, ale tutaj no...
O, dobra, będziemy musieli to jeszcze ratować. No, troszeczkę jest podklejone, ale to nie jest to, czego chcemy, także zaraz tutaj jeszcze będziemy naprawiać. To widzimy się za chwilę. Dokładnie tak. Dobra, troszkę nie chcę tego dotykać, ponieważ jest to... No boję się, że to jakiś klej będzie, ale chyba wszystko jest ładnie zaschnięte i naprawdę wygląda to zarąbiście. I teraz jedyne chyba co trzeba, to upolerować to. I to co wam powiem, że większości youtuberów na tym etapie nie wychodziło, bo to się nie kleiło. A nasz klej jest naprawdę dobry. I nie zapłacili mi za reklamę. Ale tak, wygląda to śmiesznie, ale wydaje mi się, że jeżeli to ładnie przytniemy, użyjemy tutaj farby, no to nasz kibel jest uratowany. Także naprawdę to działa i możecie nudlami takie rzeczy naprawiać. Także ja teraz będę z tym leciał. No i tyle, może coś się uda tu zrobić. Taro. Nigdy nie wąchajcie tego kleju, naprawdę. I nawet się do niego nie zbliżajcie. Nie, nie róbcie tego. Dobra, jeszcze ogólnie na YouTubie robili tak szpachelką. Ja nie mam szpachelki, tak mniejsze warstwy po prostu odcinali, żeby to przyciąć do tej wielkości. Ale Karol, zaczyna to wyglądać bardzo fajnie. Dziękuję ci bardzo. Ale będzie korzystane. Powiem wam, że trochę tarcia było, tak to wygląda. I powiem wam, że efekt jest mega zaskakujący i to w ogóle działa. I tak to wygląda i może przycisnę palce, bo ja nie wiem, czy w ogóle to jest stabilne, ale... Ty, no naprawiłem kibel makaronem nudlowym, o co chodzi? I w ogóle patrzcie, jaki to jest mocne, tutaj... Chociaż nie, dobra, ale... Ty, ten klej jest nie da się jak... tego oderwać. I teraz ostatni etap, który zakończy to wszystko, czyli pokrycie tego farbą sprayu. Wow! Dziękuję bardzo. I teraz uwaga. O. Uwaga, uwaga. Ja byłem graficiarzem, to ja umiem. Te dziury tu wypełnimy farbą. Nie jest to doskonałe, ale powiem wam, że to się udało. Więc jeżeli macie rozwaloną toaletę, to bierzecie po prostu zupki chińskie i naprawiacie. Ty, no, no nie wiem co wam powiedzieć. Szczerze mówiąc, oglądając to w internecie, stwierdziłem, okej, to jest następny głupi filmik. Na pewno to nie jest prawda, ale naprawdę da się sposobem. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Właśnie obejrzeliście, jak gościu naprawiał kibel makaronem z zupki chińskiej. Przepraszam, wiem, że straciliście swój czas, ale zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że to wam się przyda w życiu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nigdy nie róbcie tego w domu. A, i możemy zrobić giveaway'a. Jeżeli chcecie wygrać toaletę podpisaną przeze mnie i przez Filipa, to zostawiajcie łapkę w górę, suba i komentarz. Jestem pewny, że każdy będzie chciał wygrać taką toaletę. Poczekajcie, może mam marker, to od razu podpiszemy. Dobra, naprawdę dawałem wiele podpisów w różnych miejscach, ale chyba na kiblu nigdy nie robiłem i nie pomyślałbym, że zrobię. Gdzie myślisz? Tutaj, tutaj? Tam w środku. Żeby tutaj? Podpis w odpowiednim miejscu. Brawo. Ale pięknie, Karol, to wygląda. No, także moi drodzy, możecie wygrać ten kibelek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, suba. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i piono. Puu!